Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Adam Pacześniak, Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Centrum Historii Zajezdnia z okazji zbliżającego się długiego weekendu, czyli majówki, przygotowało szereg atrakcji. Pogoda ma być sprzyjająca, więc idealnie, żeby świętować między innymi z Państwem. Proszę powiedzieć, co czeka na wrocławian i pewnie nie tylko, i na turystów, którzy przyjadą do stolicy Dolnego Śląska w ten długi weekend. 3 dni świętowania u Was. Tak, u nas majówka w Centrum Historii Zajezdnia zaczyna się 1 maja i 1, 2 i 3 maja przygotowaliśmy i dla wrocławian, i dla przyjezdnych naprawdę bardzo dużo atrakcji. Ja bym to podzielił trochę na takie jakby dwa bloki. 1 maja świętujemy 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. No jest to bardzo ważne. Wiadomo, że no wszyscy wiemy, jak przez te 20 lat się i Polska, i Wrocław też zmienił, prawda? No i wspólnie z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu zapraszamy do wspólnego świętowania. Tak jak pani powiedziała, ma być ładna pogoda, w związku z tym i strefa gastro będzie, i strefa odpoczynku. Natomiast to, co jest takie najistotniejsze tego dnia, to różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, które są poświęcone Unii Europejskiej, czy szerzej w ogóle Europie, bo będziemy mieli warsztaty plastyczne Poznajemy Europę na przykład. No to jest, zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ oprócz tego, że będzie można poznać różne kraje europejskie czy kraje unijne, dzieci i młodzież będą mieć możliwość poznania, jak się przygotować do podróży, jakie należy ze sobą zabrać rzeczy, jakie dokumenty. Bo, tak wielowątkowo bym powiedziała. No tak bardzo. I to jeszcze jakiego rodzaju wspomnienia, bo to będą też warsztaty sensoryczne, jakiego rodzaju wspomnienia możemy z takich wyjazdów ze sobą przywieźć z powrotem do Polski, czy nawet mają być zajęcia z projektowania monet i banknotów euro. No bo wiadomo, że Unia Europejska w dużej mierze opiera się na wspólnej walucie. Ona niezwykle pomaga w różnego rodzaju kontaktach handlowych. No i może nie wszyscy o tym pamiętają, ale zgłaszając akcesję do Unii Europejskiej, myśmy się zdecydowali na to, że docelowo przyjmiemy walutę euro. Czyli no to tak, taki czy temat mocno rozgrzewający w ogóle opinię publiczną, więc na ten wątek nie będziemy poświęcać czasu i wchodzić w to, bo to jeszcze kwestie ekonomiczne. Ale jeżeli chodzi o euro, no to z pewnością jest to waluta, którą wyjeżdżając za granicę, prawie wszędzie poza Polską możemy zapłacić. Tak, i też musimy zwrócić uwagę na to, że no, świętujemy również to, że możemy bez paszportów jeździć, bez kontroli granicznej, możemy jeździć po całej Unii Europejskiej, czyli kto chce, to może nie tylko do Niemiec czy Czech, ale nawet i do Hiszpanii studiować dojechać. Można, pracować, mieszkać. Tak, i właśnie te wszystkie elementy pokażemy wspólnie z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 1 maja. W kolejne dni z kolei ten drugi blok tematyczny, ten drugi, tak? Ten drugi jakby trochę blok tematyczny, prawda? Bo 2 maja obchodzimy święto flagi. No, to już takie bardziej nasze polskie, lokalne, no, nie tyle lokalne, co krajowe, państwowe święto. O to mi chodzi, lokalne w kontekście tej Unii Europejskiej i to taki wątek. Tak, a 3 maja mamy święto Konstytucji 3 maja. No i na te dni też przygotowaliśmy różnego rodzaju warsztaty. Ja bym tu bardzo polecał na przykład warsztaty z produkowania czy tworzenia magnesów, czy warsztaty malowania na szkle. Te warsztaty będą polegały na tym, żeby malować majowe polskie kwiaty. Ci, którzy w tych warsztatach będą uczestniczyć, to oni najpierw posłuchają sobie, jakie to są kwiaty, jak one wyglądają, potem na szkle będą je malować i oczywiście te prace zabiorą ze sobą do domu. To może być też niesamowita pamiątka. Te różne warsztaty, one się będą powtarzały, przeplatały w poszczególne te 3 dni. Także gorąco zachęcam do tego, żeby sprawdzić na naszej stronie internetowej, w które dni są jeszcze wolne miejsca. Tam jest specjalny formularz, można się zapisać, bo na warsztaty trzeba się zapisywać. Wiadomo, że my musimy przygotować i obsługę do nich i wszystkie elementy, żeby dzieci mogły... Materiały. Tak, oczywiście. I
z tego też powodu zapisać się trzeba, no bo wiadomo, że to są wszystko pewne ograniczone ilości, ale na stronie internetowej w formularzu jest to wszystko bardzo ładnie pokazane, wszystkie są daty, wszystkie nazwy warsztatów, także gorąco zachęcam do śledzenia tego. A oprócz tego, w sensie, jeżeli na warsztatach powiedzmy, że no na te, która nas interesuje, nie ma miejsca, albo już się zapiszemy, albo dowiemy się o tym już później, w trakcie na przykład pierwszego, drugiego, trzeciego, usłyszymy w którymś momencie, czy można przyjść po prostu, czy będzie też u Państwa co robić, jeżeli nie będziemy chcieli skorzystać z warsztatów? Oczywiście, że tak. U nas zawsze jest otwarta nasza wystawa główna, Wrocław 1945-2016. My tutaj opowiadamy ten Wrocław, opowiadamy o Wrocławiu po roku 1945, bo wiadomo, wtedy nastąpiła całkowita wymiana ludności we Wrocławiu. Ci, którzy ten Wrocław zbudowali, musieli stąd odejść. Przyszli Polacy z różnych stron Polski i z zagranicy, musieli to miasto oswoić sobie na nowo, musieli je odbudować, musieli uznać to miasto za własne. Pogodzić się też z tym, że jednak przyszło im mieszkać właśnie w takim miejscu na przykład. To również. I zwiedzanie wystawy jest dla wszystkich. Każdy może przyjść, każdy może zwiedzić. Natomiast tak jakby trochę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, przepraszam, tego, co nam odwiedzający zgłaszali, ponieważ niektórzy przychodzą po kilka razy. Ja sam już kilka razy byłem na naszej wystawie, za każdym razem odkrywa się coś nowego. No tak, bo to taki długi okres czasowy, że tak naprawdę w którymś momencie zaskoczy nas to. Zatrzymamy się bardziej na początku tej historii, czasem bardziej już, jeżeli chodzi o czasy współczesne. Dużo różnych dziejów Wrocławia jest u Państwa na wystawie i tak naprawdę ile razy się jej nie obejrzy, tyle można coś dla siebie odkryć. Oczywiście i temu też będą służyły oprowadzania tematyczne. Każdego dnia będziemy mieli inne oprowadzanie tematyczne. 1 maja takim oprowadzaniem, czy tytułem takiego oprowadzania będzie Podaj cegłę, czyli jak Polskę budowano. Czyli ten początek pewnie, tak? Ten początek po II wojnie światowej, kiedy trzeba było Wrocław odbudowywać z gruzów, kiedy trzeba było go tworzyć na nowo. No i kiedy też część tych materiałów wyjeżdżało jednak ze stolicy Dolnego Śląska, ale nie tylko ze stolicy Dolnego Śląska, w ogóle z Dolnego Śląska na przykład do Warszawy, żeby odbudowywać stolicę, bo wszystkie materiały w sumie z każdego miejsca w kraju jednak płynęły do Warszawy, żeby tam to zburzone miasto prawie w całości odbudować. Tak, tych cegieł wyjechało z Wrocławia bardzo dużo, rozbierano nawet budynki, które nadawały się do odbudowy. Natomiast taką ciekawostkę może i pani i widzom powiem, że istnieją przypuszczenia, że dużo więcej cegieł pojechało z Wrocławia na zbudowanie nowej huty w Krakowie. Takie są ślady chociażby po zestawieniach transportów kolejowych z cegłą, że więcej ich pojechało do Krakowa niż do Warszawy. Ale to jeszcze też wymaga głębszych badań. I to no właśnie, taka ciekawostka. Drugiego dnia z kolei, wracając do tych naszych atrakcji, które przygotowaliśmy, drugiego dnia oprowadzanie tematyczne będzie dotyczyło sportu we Wrocławiu, czyli dobiegu gotowi start. I tutaj sobie znowu też opowiemy o tych rzeczach, które są istotne w historii, w historii Wrocławia. Trzeciego dnia z kolei porozmawiamy sobie, czy będzie można przejść taką ścieżką tematyczną związaną z modą we Wrocławiu. To też uważam może być bardzo interesujące. Takie nieoczywiste, powiedziałabym, te dwa dni, w sensie i sport, i moda, to takie ciekawe wątki tematyczne, jeżeli popatrzymy na Wrocław, na historię i na to, gdzie te ciekawostki są poukrywane. Tak, i dlatego ja też gorąco zachęcam do tego, żeby się zapisywać na to oprowadzanie. Wiadomo tutaj też, że ta liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ przewodnik, który o tym będzie opowiadał, no on też nie może tego mówić dla 100 osób, bo wtedy mało kto go usłyszy. No jasne. Także tutaj też są na to zapisy, ale no właśnie, to są takie bardzo nieoczywiste rzeczy, czy takie, z którymi się rzadziej spotykamy. No bo właśnie, ktoś, kto przychodzi na wystawę, najpierw ogląda
ogólnie, czym ten Wrocław był po 1945 roku, w jaki sposób się ta tożsamość wrocławian kształtowała. A tutaj dochodzą właśnie takie wątki, które... Smaczki takie. Tak, takie smaczki, jak pani mówi, oczywiście. Właśnie, jeżeli już jesteśmy przy takich smaczkach, to bardzo polecam poznawanie Wrocławia zza szyb zabytkowego autobusu, czyli tak zwanego ogórka. Ogórek, który jest po prostu nasz, bo wiadomo, dawniej w miejscu na Grabiszyńskiej, gdzie w tej chwili jest Centrum Historii Zajezdnia, była zajezdnia. Stąd ta nazwa autobusowa. Właśnie. Tak. I od nas spod Centrum Historii Zajezdnia codziennie i 1, i 2, i 3 maja między 10 a 17 co godzinę będzie ten zabytkowy ogórek woził wszystkich chętnych do centrum Wrocławia, czyli będzie można zobaczyć sobie właśnie zza tych okien, jak wygląda nasze miasto. No i też dogodnie do państwa dotrzeć, tak? To znaczy dotrzeć to nie dlatego, że... To wyjazd będzie z naszego parkingu. Aha, a naszego z powrotem nie będzie. Wyjazd i potem powrót. Bo tylko objeżdżamy w drugą sobie, stronę. Tak, centrum i wracamy z powrotem. To będzie dla tych, którzy kiedyś z takich autobusów korzystali, no to może być taka trochę... podróż w przeszłość, tak? Podróż w przeszłość, taka trochę sentymentalna. Natomiast dla młodych, no to uważam, że to będzie niesamowita atrakcja, żeby sobie porównać te stare autobusy i komfort w tym starym autobusie z naszymi obecnymi, gdzie w tym starym jest i głośno, i telepie, i ciężko się rozmawia, bo właśnie taki jest hałas. No, ale no to pokaże, jak dawniej jeździliśmy po mieście, no bo właśnie takie autobusy woziły, w MPK woziły pasażerów po Wrocławiu. I przez te 3 dni autobus będzie do dyspozycji. Czyli rzeczywiście można tą historię Wrocławia i nie tylko Wrocławia w różny sposób, na różne możliwości państwo oferują, żeby poznać i smaczki, i trochę historii, i trochę kultury, i sportu, i wszystko to razem, wszystko u państwa. Tak, a na zakończenie, czyli 3 maja wieczorem, odbędzie się u nas koncert chóru Bazylika Kantan z Katedry Wrocławskiej, z repertuarem pieśni patriotycznych. Także to domknięcie. Domknięcie świętowania, ale w taki już bardzo poważny sposób. Chór naprawdę pięknie śpiewa. Ja słyszałem ten chór i no naprawdę robi to ogromne, ogromne wrażenie. I tutaj też no zachęcam wszystkich do tego, żeby się do nas wybrali. Wstęp na koncert jest bezpłatny, także kto przyjdzie, będzie mógł posłuchać. A tutaj zapisy obowiązują? Nie, tutaj zapisów nie ma. Zapisów nie ma, po prostu trzeba przyjść, zająć sobie wygodne miejsce i rozkoszować się tą muzyką. Czyli tak podsumowując, zaczynamy Unią Europejską, kończymy w sposób, typowo... Taki poważny, w sposób poważny, polski i każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, też uważam, że bardzo ważnej. 1 maja będziemy mieli quiz europejski. To jest quiz drużynowy. Drużyny 5-osobowe się mogą zgłaszać. Naprawdę są bardzo fajne nagrody w tym quizie i zachęcam też, żeby... Zgłaszamy się na miejscu? Nie, zgłaszamy się też poprzez korespondencję mailową. Tutaj jest osobny adres na to przewidziany. Także ja też właśnie zapraszam do tego, żebyście państwo zajrzeli na naszą stronę internetową www.zajezdnia.org. Tam są wszystkie szczegóły, tam są informacje o tym, co będzie, jak się zapisać, gdzie są formularze do zapisów. No i tak samo w naszych mediach społecznościowych są wszystkie potrzebne informacje. Także gorąco zachęcam do uczestnictwa w majówce w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. I to wszystko na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.